Młodzieży Wyklętych. Historia tak zatoczyła krąg, że dopiero po wielu, wielu latach od zakończenia wojny możemy śmiało mówić o tych żołnierzach, którzy oddali życie za ojczyznę. Chcę powitać naszego księdza proboszcza. Witamy starostę siemiatyckiego Marka Bobla. Witam członków zarządu powiatu siemiatyckiego, radnych powiatu siemiatyckiego, mieszkańców gminy Perlejewo, poczty sztandarowe, młodzież, szkoły podstawowej i gimnazjum i wszystkich Państwa zebranych na dzisiejszych uroczystości. W tej chwili poproszę o modlitwę księdza proboszcza. Za poległych, zmarłych, w miodusach pokrzywnych 18 sierpnia 1945 roku. Mamy tutaj ich pseudonimy, nazwiska, imiona. Dowódca ich jeszcze żyje, pan major Wożyjewicz. Za tych, których ciała tutaj spoczywają na cmentarzu w Perlejewie, jednocześnie za wszystkich żołnierzy wyklętych, mówimy niezłomnych, pomódlmy się. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę, by nakracz im dać Panie. Perlejewo, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, zebrani na tej dzisiejszej uroczystości Droga Młodzieży. Cieszę się, że spotykamy się w dniu 1 marca, w dniu ustanowionym jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dobrze, że ta pamięć powraca, że tutaj jesteśmy. Dlatego przez całe dziesięciolecia komuniści walczyli z Polską, walczyli z duchem narodowym. Cieszę się, że tutaj przyszły takie czasy, że możemy spokojnie czcić tych, którzy akurat tutaj leżą na cmentarzu w Perlejewie, którzy polegli w walce z oddziałami NKWD w miodusach pokrzywnych. Cześć ich pamięci, cześć i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko od siebie dodam. Słyszymy relacje, opowieści, czy nawet wiele opracowań. Są to opracowania z reguły naukowe. Może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tragedii, którą przeżyli ci ludzie. Bo wyobraźmy sobie, jeżeli się cofniemy te kilkadziesiąt lat wstecz, że wy jako młodzi byście musieli wyjść z domu, bo akurat okazało się, że ktoś wszedł i powiedział wam, że to nie jest wasze miejsce. Więc człowiek musiał iść walczyć i szukać swego miejsca. Walczył o ojczyznę i właściwie nie miał powrotu do domu. I to jest tragedia tych ludzi, którzy nie mieli właściwie dokąd wracać. Jedynym wyjściem dla nich była śmierć. Nie zawsze, a dosyć często śmierć straszna. I oby życzę wszystkim mieszkańcom i wszystkim Polakom, aby nigdy takie czasy nie wróciły, abyśmy mogli tutaj żyć w spokoju i żeby żadna tragedia, nas taka tragedia nigdy się nie powtórzyła, żeby to nie dosięgnęło naszego narodu. I właśnie nasi Polacy pokonali NKWD-zistów w miodusach pokrzywnych. To była bitwa, nie była potyczka, to była wielka bitwa. Nasze było zwycięstwo. W książkach czytałem, oglądałem informacje o tej bitwie i zobaczyłem zdjęcie tych poległych NKWD-zistów w trumnach odkrytych w Bielsku Podlaskim na Ryneczku. Delegacje ze Związku Radzieckiego, żołnierze czuwają Armii Radzieckiej.
Te ciała z Niodus były właśnie w Bielsku uroczyście pochowane. Delegacja przyjechała z Moskwy na ten pogrzeb NKWD-istów. Patrzmy, wojna się zakończyła, a jeszcze były bitwy z NKWD. Miodusy były słynne cały czas, bo temu dwa lata pan katecheta, pan Łobęcki z Hajnówki, przewodniczący tego rajdu imieniem żołnierzy Upaszki powiedział Radio Maryja o tej bitwie, więc cały świat słyszał o miodusach pokrzywnych na antenie tego radia. Zwróćmy uwagę, że również w waszym wieku dzieci, młodzież, dzieci pomagały tym oddziałom w jaki sposób? Po prostu przenosiły żywność do lasów, do bunkrów, żywność ze swoich domów. I po zwycięstwie tym czy innych zwycięstwach były represje na całej miejscowości, na całe wsie. Ludzie byli torturowani za co? Że ukrywali tych partyzantów z Wileńszczyzny, dali jeść nocleg. Tortury były wielkie na UB w Bielsku-Podlaskim, straszne. Wyobraźmy sobie wbijanie gwoździ za paznokcie albo bicie deskami z gwoźdźmi po ciele człowieka młodego. Jaki był los tych dzieci, które pomagały także i w jaki sposób już uczestniczyły w tej walce? Otóż później były to sieroty, bo rodzice byli aresztowani w więzieniach, a dzieci były gdzie? Albo w domach dziecka, albo w Warszawie u sióstr zakonnych. To były wielkie przeżycia. Wyobraźmy sobie dziecko małe z podstawówki, które jest pytane, gdzie jest twój ojciec? Nie wiem. Mów, bo cię zarżnę jak barana i ubowie trzyma nóż przy gardle. Tak było właśnie koło Łochowa w Brzuzie u państwa Kieciów. Los straszny tych dzieci, właśnie żołnierzy wyklętych, całych rodzin. Więc pamiętajmy o tych czasach, o tej historii. Cieszmy się, że jest budowane muzeum tych żołnierzy niezłomnych w Ostrołęce. Będzie muzeum w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Te cele, w których cierpieli nasi żołnierze, oficerowie, będą takimi relikwiami na ich cześć, pamiątkami. I odwiedzajmy Muzea Narodowe Wojska Polskiego w Ostrołęce czy na Rakowieckiej. Uczmy się historii dzisiaj o naszej ojczyźnie, o tamtych powojennych trudnych latach. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim szczerowem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim szczerowem złączył się z narodem. Tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed we ołtarze zanosi błaganie, ojczyznę wolną, o błogosław Panie. Przed we ołtarze zanosi błaganie.